Kuba, przechodzisz z Rakowa Częstochowa do Pogoni Grodzisk. Jakie odczucia ci towarzyszą w związku z nowym klubem? No na pewno jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Wracam do gry na poziom centralny, co przez ostatnie pół roku nie było mi dane i jestem bardzo z tego zadowolony. Jestem tu już od paru dni, chłopaków znam, więc wszystko pozytywnie i ruszamy. Czym przekonała cię Pogoń do zostania jej zawodnikiem? Na pewno organizacja klubu, warunki jakie tutaj są, to wszystko sprawia, że myślę, że to będzie dobry krok do mojego dalszego rozwoju. Na pewno pozycja w tabeli nie jest taka, jakbyśmy wszyscy sobie tego życzyli, ale pod względem organizacyjnym tutaj wszystko naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i mam nadzieję, że tylko teraz pomogę zespołowi, żeby ta pozycja sportowa była tylko lepsza. Pogoń Grodzisk walczy o utrzymanie w drugiej lidze. Do tej pory byłeś specjalistą od awansu. Wywalczyłeś awans do Ekstraklasy z Rakowem i Wartą Poznań. Czy to czas na zmianę specjalizacji i pomoc w utrzymaniu Pogoni w drugiej lidze? No już też walczyłem o utrzymanie niedawno w pierwszej lidze w Jastrzębiu i też się udało, więc mam nadzieję, że ten cel utrzymania uda nam się zrealizować i będę taką gdzieś tam osobą, która raczej te cele wszystkie wykonuje. Życzymy Ci zatem udanych występów w Pogoni Grodzisk. Razem tworzymy historię. Dziękuję bardzo.